przychodzę do Was z makijażem halloweenowym na ostatnią chwilę. Pomysł na ten makijaż znalazłam ostatnio na internecie. Nie jest to mój pomysł, jest to odwzorowanie, a zrobiłam ten film dlatego, ponieważ chcę pokazać Wam w akcji mój nowy nabytek. Jest to eyeliner w pisaku Kat Von D Tattoo Liner. Zastanawiałam się nad eyelinerem Stila i właśnie Kat Von D. Zdecydowałam się na zakup Kat Von D. Ceny są bardzo podobne, ale zdecydowałam się na Kat Von D, ponieważ on jest dostępny w sklepie House of Beauty i miałam bezpośrednią wysyłkę z Polski, więc czekałam na niego 2 dni. Na Stila musiałabym z zagranicy czekać no z 2 tygodnie. Chciałam mieć to już, więc zdecydowałam się właśnie na Kat Von D i nie żałuję, ponieważ pierwsze co rzuciło mi się w oczy po otwarciu tutaj tego wieczka to to, że końcówka nie jest zrobiona z gąbeczki, tylko jest zrobiona z włosia i to jest właśnie chyba to, czym ten eyeliner się wyróżnia spośród innych, ponieważ ja oglądałam te wszystkie youtuberki, jak tak pięknie, łatwo malują nim kreskę i ja mówię, o co chodzi, przecież gąbeczką tak łatwo nie ciągnie się kreski, takiej idealnej, wiecie, bez ząbków. A to jest właśnie to, że on jest wykonany z włosia, o czym nie miałam świadomości, dopiero jak go otworzyłam, zobaczyłam, o co tutaj chodzi. Ale jeżeli chcecie się dowiedzieć więcej o tym eyelinerze, to oczywiście powstał post, więc zapraszam Was na bloga, odnośnik będzie u góry. Tam zobaczycie porównanie tej końcówki z taką normalną gąbeczkową. A teraz zapraszam Was na tutorial. Na twarzy mam już podstawę, żeby nie przedłużać tego filmu, bo dzisiaj najważniejsze będzie oko i usta. I biorę bronzer Kobo, jest to 308 Sahara Sand, puchaty pędzelek, którym zaznaczam sobie delikatnie załamanie powieki, żeby utworzyć tutaj taki delikatny cień. Oczywiście wcześniej na powieki nałożyłam bazę i przypudrowałam ją dokładnie za pomocą pudru. Teraz możemy przejść do najważniejszej rzeczy, czyli do eyelinera. On ma tutaj taką kuleczkę w środku, która go po prostu miesza, więc wnioskuję, że najlepiej go przed użyciem pomieszać, żeby było wszystko tak, jak ma być. I zaczynam od normalnej, regularnej kreski z jaskółką. On jest po prostu niesamowity. Tutaj jakbym miała idealny pędzel do malowania kresek zamknięty w pisaku, czyli coś niesamowitego dla mnie. Muszę Wam powiedzieć tak, wypuszcza idealną ilość produktu. Można tak idealnie zakończyć tutaj tą linię górną, że to jest moja nowa miłość. Już Wam teraz mówię, że to jest chyba moja nowa miłość. Dobra. Teraz kolejnym krokiem będzie wyznaczenie sobie kropeczek. Trzy kropeczki wystarczą. Nie wiem, czy to tutaj widać, ale starałam się, żeby były bardzo mało widoczne, ponieważ teraz będziemy sobie robić proste kreseczki. To samo z drugiej strony. Mamy coś takiego. Jak widać, jak mrugam, zamykam, tutaj nic się nie odbija, więc to jest kolejny plus tego eyelinera, że on szybko
zastyga na tyle szybko, że nie niszczą nam się tutaj rzeczy w załamaniu powieki, więc będzie fajny do opadających powiek, jeżeli chcecie pokombinować z eyelinerem. A po drugie, nie zastyga w taki sposób, że potem już nie idzie naprawić krawędzi. Ponieważ bardzo często jest tak, że eyeliner zastyga w sposób, w który kiedy chcecie już pociągnąć drugi raz, ta poprzednia warstwa się niszczy. Tutaj takie coś się nie dzieje, więc to na razie jestem zakochana. Naprawdę zakochana. Teraz połączymy sobie górne części, tworząc pajęczyny. Myślę, że w ten sposób możemy to już zostawić. Teraz czarna kredka firmy Inglot na górną linię wodną oka. Podkręcam i tuszuję rzęsy. Tuszuję tuszem tym co zwykle, czyli L'Oreal Volume Million Lashes. I doklejam sztuczne, które będą tutaj idealnie pasowały kształtem. Jest to model Black Leather firmy Perfect Eyelashes. Czarny klej Duo. I z tymi rzęsami oko wygląda jeszcze bardziej w stylu nietoperza, więc bardzo fajnie tutaj te rzęsy pasują. Teraz czas na konturowanie twarzy, zrobię dzisiaj to trochę mocniej, ponieważ jest to halloweenowy look. Wezmę sobie ciemniejszy odcień bronzera Kobo. Trochę jaśniejszej wersji, żeby zblendować tutaj wszystkie niedociągnięcia. Odrobinę nos. Na policzki trafia oczywiście róż firmy Make Up Geek Rendezvous. A na szczyty kości policzkowych nowość u mnie, czyli rozświetlacz firmy My Secret. Jest to ten rozświetlacz Face Illuminator Powder. Tutaj jest jakiś odcień. Princess Dream chyba. Jest to przepiękny rozświetlacz, kosztuje chyba 12 zł, czy jakoś tak w tej okolicy. Jeszcze jak dorwiecie go na promocji w naturze za 50%, czy tam za 40%, to już w ogóle jest szaleństwo. Jest przepiękny, na skórze wygląda bosko i jest to świetna jakość za naprawdę niską cenę. Więc rozświetlam nim dość mocno twarz, szczyty kości policzkowych, środek nosa. Łuk Kupidyna, przestrzeń ponad brwiami i tutaj jeszcze pod spodem, pod konturowaniem. I oczywiście teraz na koniec do takiego makijażu musimy dodać ciemne usta, więc wybiorę tutaj pomadkę Avon. Jest to Ultra Color w odcieniu Power Plum, ona tutaj będzie pięknie pasować, a wcześniej obrysuję usta konturówką Inglota numer 316. Całość wypełniam pomadką i granice dopracowuję pędzelkiem.
I teraz jeszcze za pomocą odrobinki podkładu i takiego małego precyzyjnego pędzelka czyszczę sobie granice. Muszę wspomnieć jeszcze na koniec, że eyeliner jest totalnie debesciacki. Jestem w nim już teraz zakochana, ale więcej poczytacie na blogu, więc jeżeli to Was interesuje, to klikajcie, u góry będzie odnośnik. Makijaż mam gotowy, dajcie znać, czy Wam się podoba. Bardzo dziękuję za oglądanie, życzę Wam udanego Halloween i widzimy się w kolejnym filmie. Do następnego, trzymajcie się, pa, pa!